witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Cieszę się, że jesteście znowu na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na filmik o produktach, które polecam do aplikacji blokatów, pigmentów i wszelkich cieni tak zwanych trudnych, czyli cieni, które potrafią pięknie wyglądać w opakowaniu, ale nakładanie już na powiekę nie jest taką łatwą i przyjemną sprawą. Także opowiem Wam o produktach, które naprawdę pomagają w aplikacji. I myślę, że powinniście zwrócić na te produkty uwagę, jeżeli lubicie, jak na Waszej powiece iskrzy się coś pięknie, albo macie cień, który uwielbiacie, ale nie potraficie go tak ładnie zaaplikować, jak wygląda w samym opakowaniu. Także lecimy. Opowiem Wam dzisiaj o trzech produktach, które moim zdaniem są najlepsze. Zacznę od najgorszego z najlepszych. To znaczy od produktu z Inglota, Duraline. Jest to produkt bardzo sławny, znany i lubiany i generalnie bardzo dobry. Tyle tylko, że to nie jest idealny produkt do aplikacji cieni, blokatów czy pigmentów, ponieważ to jest bardzo tłusty produkt. I pewnie część z Was wie, że Duraline jest najlepszy do rozcieńczania eyelinerów. Ale zanim poznałam kolejne produkty, o których zaraz Wam opowiem, to nakładałam właśnie takie sypkie produkty na Duraline i uważałam, że to nie jest zła metoda. Rzeczywiście wszystko się trzymało, pięknie kolory się podbijały. Jeżeli zrobiło się to umiejętnie, to produkt spisywał się na medal. Dlaczego mówię o umiejętnym nakładaniu? Ponieważ jest to produkt bardzo płynny i tłusty, to może Wam po pierwsze zepsuć makijaż, który macie na powiekach, a po drugie możecie go za dużo nałożyć i on tak naprawdę nie będzie chciał zaschnąć, tylko będzie się rozlewał. I to nie jest dobre. Ja brałam odrobinę Duraline na dłoń, na wierzch dłoni, rozcierałam bardzo mocno, żeby na palcu była dosłownie odrobina płynu i nakładałam na środek powieki. Po czym palcem nakładałam pigment, blokat czy cień i to rzeczywiście działało. Oczywiście zanim nauczyłam się używać Duraline w ten sposób, to zepsułam sobie wiele makijaży i zawsze mnie to wkurzało, że Duraline jest takim bardzo płynnym produktem, bo w malutkiej ilości może sprawiać cuda, ale jak damy go troszeczkę za dużo, to może nam wszystko zepsuć. Także uważajcie na Duraline, ale jeżeli macie go w swojej szufladzie, a nie chcecie kupować innych produktów, bo wiecie o tym, że nie nakładacie często sypkich produktów na powieki, no to myślę, że sobie poradzicie dzięki Duraline, tylko uważajcie i pamiętajcie, im mniej, tym lepiej. Przynajmniej w przypadku Duraline z Inglota. Kolejny produkt, który pojawił się w mojej toaletce i naprawdę fajnie mi służył. Lubiłam nakładać blokaty, pigmenty dzięki żelowi z Kreolanu. Jest to bardzo znany, sławny żel. Myślę, że każda wizażystka, każda osoba, która zajmuje się jakkolwiek makijażem swoim czy dla kogoś, ma w swoim kufrze, toaletce, kosmetyczce właśnie ten produkt, ponieważ jest to produkt świetny do nakładania na powieki, na twarz, na ciało i rzeczywiście świetnie aplikuje się na tym żelu każdy sypki produkt. Niestety tak samo jak z Duralinem, trzeba uważać z ilością, bo można przegiąć i wtedy rzeczywiście zamiast żel zaschnąć i ładnie się zachować na powiece, to on jest mokry, lepki i potrafi zepsuć cienie pod pigmentem czy blokatem, który chcemy nałożyć. Żel można kupić w takich małych pojemnościach, jak ja Wam tu pokazuję, a tutaj mamy
10 ml. Są też duże butelki, a takie malutkie tubki kosztują kilka do kilkunastu złotych w drogeriach internetowych. Ja dawno, dawno temu kupiłam na Lady Makeup. To jest chyba moja druga tubka, bo jak poznałam ten produkt, to odstawiłam Duraline jako, wiecie, produkt do aplikowania wszelkich sypkich kosmetyków. A to jest moja w miarę nowa, świeża tubka, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo wydajny produkt i polecam serdecznie, jeżeli chcecie poeksperymentować i pobawić się trochę sypkimi kosmetykami. Trzeci kosmetyk, który chciałabym Wam pokazać, po prostu jest najlepszy i w tym momencie używam go praktycznie codziennie w moim makijażu, ponieważ ja często nakładam na środek powieki coś iskrzącego się, czy to właśnie blokad, czy pigment, czy po prostu cień. I produkt, który mi bardzo pomaga w aplikacji, to Glitter Primer z NYXA. I to jest produkt, który sprawdza się najlepiej, ponieważ jego konsystencja jest konsystencją takiej bazy, coś takiego, ale to nie jest do końca baza. To jest baza z bardzo delikatnym klejem, bo w momencie, kiedy rozetrzemy, to rzeczywiście czujemy, że delikatnie kosmetyk się lepi. To lepienie po chwili ustępuje i właściwie kompletnie nie czujemy, że mamy na powiece jakiś produkt do aplikacji innych kosmetyków, bo nie jest mokry, właśnie nie lepi się, nie zwija się. Jak wieczorem robię demakijaż, to czuję, że tam, gdzie nałożyłam glitter primer, to ciężej mi jest zmyć produkty i rzeczywiście troszkę muszę się tam napracować, przytrzymać, żeby to się rozpuściło. Także bardzo, bardzo trwały kosmetyk. Jest to produkt ciężko dostępny, ale wydaje mi się, że to takie największe boom na niego minęło i będzie można teraz na sklepie internetowym NYXA kupić bez problemu. Także polecam Wam go bardzo, bardzo serdecznie. Są tacy, którzy twierdzą, że to jest też świetna baza pod cienie. Nie próbowałam, wydaje mi się, że jest to trochę zbyt lepki produkt, żeby zaaplikować go na całą powiekę, ale punktowo jak najbardziej tak. Myślę, że jeżeli lubicie zabawę z takimi iskrzącymi produktami, to posiadanie któregoś z tych kosmetyków bardzo Wam ułatwi i nie będziecie, wiecie, cali osypani. No i kosmetyk będzie naprawdę dobrze się trzymał dzięki tym oto pomocnikom. Słyszałam jeszcze o kleju z Too Faced, ale osobiście go nie używałam, więc nie potrafię powiedzieć Wam, czy jest dobry, czy nie. Dajcie znać, jeżeli używałyście, co o nim myślicie, bo może on jest tak samo dobry jak produkt z NYXA, chociaż NYX jest dużo, dużo tańszy, bo takie opakowanie chyba kosztuje 35 zł, także to wbrew pozorom nie jest dużo. Polecam serdecznie, zwłaszcza Glitter Primer z NYXA, ale reszta, tak jak powiedziałam, również spisała się na medal, więc polecam wszystkie produkty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie mi dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia w aplikowaniu pigmentów, blokatów, czy takich trudniejszych cieni. Jak sobie radzicie z aplikacją, może macie jakieś swoje patenty, koniecznie mi zostawcie komentarz, a ja się z Wami żegnam bardzo ciepło, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. Tak, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!